Jak zaplanować ochronę przeciwko chorobom grzybowym na te najbliższe dni? Jakich szkodników szukać w sadzie jabłoniowym? I jak podejść do regulacji wzrostu drzew? O tym wszystkim powiemy sobie w nagraniu. Witam serdecznie, Hubert Konarski, firma Agri. Jabłonie obecnie znajdują się jeszcze w fazie kwitnienia. Tutaj znajdujemy się w kwaterze Prince'a, gdzie ta pełnia kwitnienia już jest za nami, ale cały czas jeszcze widzimy w tle rozkwitnięte kwiaty. Te odmiany, które później kwitną, Gala Golden, są w tym momencie w fazie pełni kwitnienia. Ja lubię mówić, że w tym momencie zaczynamy ochronę przedzbiorczą jabłek. Bo tak naprawdę niewielu sobie z nas zdaje sprawę, że to, że w tym momencie jabłka wyciągane z chłodni mają objawy chorób przechowalniczych, to tak naprawdę te infekcje miały miejsce dokładnie rok temu w trakcie kwitnienia. Bo czy to szara pleść, czy spleśnienie gniazda nasiennego, czy jeszcze inne choroby właśnie swój początek mają w okresie kwitnienia. Także tutaj tą ochronę musimy bardzo mocno trzymać i kontynuować. Oczywiście no, mamy w tym momencie dosyć prostą sytuację, bo jest cała grupa SDHI, która świetnie chroni przeciwko tym chorobom związanym z kwitnieniem, która daje również dobre zabezpieczenie przeciwko parchowi i również przeciwko mączniakowi, więc tutaj naprawdę bardzo dobra grupa. Powiedziałem, że dowiemy się, jak zaplanować tą ochronę, bo planowanie jest bardzo ważne, a pogoda jest jaka jest. Mamy wiatry, mamy przelotne opady deszczu, te prognozy cały czas nam się zmieniają. W weekend w wielu miejscach były opady, ale tak jak zdarzyło mi się rozmawiać z różnymi sadownikami, różnice w lokalizacjach 10 km były diametralne. Miejscami spadło 5 litrów deszczu, miejscami 25 i były to opady rozłożone na kilkanaście godzin. Więc ta sytuacja związana z parchem czy z siłą tych infekcji była bardzo zróżnicowana. Mieliśmy lokalizacje, gdzie konieczne były zabiegi interwencyjne pomimo dobrego zabezpieczenia, a były lokalizacje, gdzie cały czas wystarczyło kontynuować tą ochronę zapobiegawczą. I prognozy na najbliższe dni mówią o podobnej sytuacji, że z podobną sytuacją możemy mieć do czynienia. Wydaje mi się, że te weekendowe infekcje w tych lokalizacjach, gdzie spadło dużo deszczu, to był tak naprawdę najgorszy moment w tym sezonie, kiedy ta presja parcha była najsilniejsza, a myślę, że teraz może jeszcze nie jest z górki, ale już będzie dużo łatwiej, bo już jesteśmy gdzieś tam w połowie tego potencjału parcha, już tych zarodników będzie nam się wysiewało coraz mniej i pamiętajmy też o tym, że jak mamy regularne opady, to te porcje za każdym razem zarodników nam się wysiewają i nie kumulują się te ogromne ilości zarodników. Więc myślę, że w tym momencie, jeżeli zapowiadane są deszcze gdzieś na sobotę, niedzielę, taka ochrona zapobiegawcza właśnie grupą SDHI będzie w zupełności wystarczająca. No chyba, że znowu przyjdą opady dwu- czy trzydniowe, no to wtedy będzie trzeba rozważać dodatkową ochronę. Ale myślę, że to SDHI będzie w zupełności wystarczające. Widzimy, że intensywnie nam przyrastają pędy jednoroczne. Na te pędy to tak naprawdę jest świetnie zaopatrzona stołówka dla szkodników. Głównie dla mszyc i tutaj pojawiają się te dwa najważniejsze gatunki, czyli mszyca jabłoniowa i jabłoniowo-babkowa, która jest najtrudniejsza w zwalczaniu. I przy tym intensywnym wzroście drzew często możemy ją przegapić, więc zachęcam do takich szczegółowych lustracji, żeby nie przegapić tego momentu, kiedy te mszyce się pojawiają, kiedy są one u nas w sadzie. Jeżeli one są, no to warto wykonać zabieg. Oczywiście koniec kwitnienia to też moment, kiedy będą pokazywały nam się w coraz większej ilości zwójkówki, kiedy groźna jest również owocnica, która w ostatnich latach myślę, że miała coraz większe znaczenie gospodarcze, jeżeli chodzi o liczbę uszkodzeń, tak? Więc te zabiegi na koniec kwitnienia, które zwalczają owocnice, mają, że tak powiem, sens i powinny być wykonywane, żeby ograniczać te straty w plonie, jeżeli chodzi o szkodniki. Powiedziałem też, że powiemy sobie o regulacji.
bo oczywiście jednym z elementów regulacji to jest retardowanie wzrostu, czyli hamowanie, no i ten koniec kwitnienia i te przysłowiowy przyrost długości 4-5 cm to był kiedyś taki typowy moment na zastosowanie regalisu. Teraz to oczywiście się zmieniło, część sadowników jest już po pierwszej dawce w tej fazie balona, ale część, zwłaszcza na tych odmianach, które słabiej rosną, czy obficiej kwitły, ten pierwszy zabieg zostawia właśnie na ten moment. I myślę, że to już jest taki ostatni moment, kiedy możemy efektywnie przyhamować ten wzrost drzew. Ale regulacja to nie tylko ograniczanie wzrostu, ale również stymulacja. I tutaj oczywiście giberliny. Jest teraz taki moment ochłodzenia, ale na najbliższe dni tak naprawdę jest końcówka maja, więc co prognoza, to inne przewidywania, ale są prognozy, które mówią, że może nastąpić gwałtowne ocieplenie. Więc tutaj też pamiętamy, że jeżeli będzie to gwałtowne ocieplenie, to będzie bardzo ważny moment na zastosowanie giberelin w celu właśnie ograniczania ordzawień. Bo po takim ochłodzeniu i później przy nagłym wzroście temperatury i przy obecnych warunkach, kiedy mamy duży zasób wody w glebie, kiedy mamy, no te drzewa rzeczywiście nam się po tej długim przedwiośniu obudziły do wzrostu, no widać w nich chęć życia, poprawia się kolor liści, wtedy może być intensywny wzrost, będzie intensywny wzrost i wtedy na skórce mogą powstawać ordzawienia. Znajdujemy się w prinsie, o czym już wspominałem. I tutaj pojawia nam się kolejny problem w tym sezonie, bo tak jak mówiliśmy sobie na poprzednich nagraniach, były przymrozki, ale tak jak mówiliśmy wtedy, no jakieś uszkodzenia pąków kwiatowych były, ale bez większego wpływu na ilość plonu, na plon. Ale co nie wpłynęło negatywnie na tonaż, to tak jak to często bywa, wpływa negatywnie na jakość. I właśnie na prinsie, ale również na innych odmianach, chociażby zdarzyło mi się znaleźć na chociażby pinowie czy na ligolu, uszkodzenia zawiązków, pęknięcia tkanki, pęknięcia skórki owoców, które później będą przekształcały się w tak zwane lizaki. To ta sama sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia w tamtym roku, chociażby na szampionie. Więc tutaj też na to musimy zwrócić uwagę, bo jesteśmy teraz w tym okresie, kiedy oceniamy liczbę zawiązanych zawiązków. Z tym zawiązaniem jest nie najgorzej. Nasion w zawiązkach też wygląda na to, że jest dużo, więc no, wydaje się, że jest dobrze, więc możemy planować to przerzedzanie. I przy planowaniu przerzedzania naprawdę zwróćmy uwagę na jakość tych zawiązków. Bo mówiąc szczerze, są kwatery Prinsa, gdzie tych uszkodzeń, tych pęknięć zawiązków jest więcej niż połowa. Tak więc tam rzeczywiście do tego przerzedzania trzeba będzie podejść ostrożnie. Jak możemy te, że tak powiem, ograniczyć te pęknięcia, tak naprawdę nie możemy. No pamiętajmy o tym, że to zawsze jest jakieś skorkowacenie naskórka, tworzy się ta warstwa, która, no to też to ordzawienie, tak? Więc tutaj znowu gibereliny mogą nam wygładzać te uszkodzenia, mogą wygładzać tą skórkę, ale no pamiętamy chociażby z tamtego roku, że tak naprawdę no przy takim nasileniu później niestety to przy zbiorach było widać i mocno ograniczało nam jakość tych owoców. Więc tak jak sobie powiedzieliśmy, w naszych sadach dzieje się bardzo dużo. Zwróćmy uwagę na te najważniejsze problemy. Myślę, że jeszcze takie 3-4 tygodnie intensywnej ochrony przed nami. A później to już tak naprawdę z górki. Także dziękuję serdecznie za uwagę.